Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj druga część cyklu wspomnieniowego o nieistniejącym już barze Barbara we Wrocławiu przy ulicy Świnnickiej. Goszczę na moim kanale kucharza z baru Barbara, pana Ronka. Serdecznie zapraszam na film. Romek, ja nie wiem, ty pamiętasz, nie pamiętasz? Bo teraz mi się tak zdaje, że jakich potraw było na menu w restauracjach i w barach wrocławskich. Jakie potraw teraz brakuje zawsze? Tobie, z tego co pamiętasz. Teraz, no, a przedtem. Prawdę mówiąc, ja tak po restauracjach nie chodzę, bo nie mam czasu, ale takie danie jak na przykład kotlet jednoczany, kotlet pożarski, o tym się nie słyszy, ani się nie czyta, bo czasem same pizze, gazety, jakieś, same pizze, no, włoskie, niebłoskie. Kotlety z koniny. Tak, jakieś kalmary, jakieś tam langusty i inne cuda natury morskiej. Natomiast dań tradycyjnych polskich, barowych, to prostych, przede smacznych. Wszystkim nie ma tych barów, które kiedyś istniały, a których tak brakuje, bo przecież jest dużo młodych ludzi i studentów, i ze szkół niższych, którzy chętnie by jedli tańsze dania barowe, typowo polskie i zarazem domowe te dania. Bo takie dania jak na przykład kopytka, prosta robota. Prosta robota. A kopytka z sosem grzybowym, czy kopytka ze skwarkami, czy pyzy ziemniaczane, czy jakieś inne kluski śląskie z dodatkami mięsnymi, no nie, czy na odwrót, no nie, powiedzmy. Jakiś kotlet mielony tradycyjny polski. Tylko nam zostało robić samemu w domu, jak ktoś potrafi. Tylko tak, tylko tyle. A jak nie potrafi, to zapraszam. Były kotlety jajeczne, były kotlety w ogóle warzywne nawet. Chętnie to było gotowane, bo to było niedrogie i zarazem pożywne. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na następny nasz odcinek. Na pewno się spotkamy pod barem Barbara. Może w większym gronie starszych kucharzy. Ciao. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Państwa na inne moje filmy kulinarne.